Wysoka Rado, Szanowni Goście, Panie, Panowie, Mieszkańcy Magotu. Z woli wyborców obejmuję dzisiaj stanowisko Burmistrza Miasta. To dla mnie ogromny zaszczyt, ale jeszcze większe zobowiązanie. Tak jak deklarowałem w kampanii wyborczej, zrezygnowałem ze wszystkich funkcji politycznych, ze wszystkich funkcji społecznych, aby cały swój czas, całą swoją wiedzę, wszystkie swoje umiejętności poświęcić i wykorzystać w uczciwej pracy dla miasta i mieszkańców. Raz jeszcze dziękuję za okazane mi zaufanie. Uczynię wszystko, by tego zaufania nie zawieść. Serdecznie gratuluję nowo wybranym radnym. Po raz pierwszy w historii wybierano Państwa w wyborach bezpośrednich. Konkurencja była duża, ale to Wy, drodzy Państwo, zdobyliście mandaty. To Was wybrali sąsiedzi, koledzy, przyjaciele, mieszkańcy Waszych dzielnic. Liczę, że Państwo radni, tak silnie związani z swoimi okręgami, będą ze mną współpracować przy rozwiązywaniu problemów tych małych ojczyzn. Łączy nas jedno najważniejsze zadanie. Zadbanie o lepszą organizację pracy ku zadowoleniu mieszkańców. Serdecznie zapraszam do współpracy. Mieszkańcy obdarzyli mnie mandatem burmistrza. Was, Panie i Panowie, mandatami radnych, ufając, że wspólnie będziemy dbać o rozwój tego miasta. Liczę na konstruktywną, merytoryczną, pewnie czasami ostrą dyskusję. Ale taką dyskusję, która doprowadzi nas do wypracowania najlepszych rozwiązań dla mieszkańców. Razem w zgodzie rozwijajmy miasto. Bądźmy blisko ludzkich spraw. Serdecznie zapraszam do współpracy wszystkie stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje społeczno-polityczne. Wspieranie aktywności obywatelskiej uważam za swój obowiązek i szansę na rozwój miasta. Będzie to jeden z moich priorytetów. Liczę na malborskich przedsiębiorców, organizujących pracę swoją i innych. Przedsiębiorczy malborczyk to nasza wspólna dobra przyszłość. Kieruję zaproszenie do wszystkich potencjalnych inwestorów, którzy chcą i pragną zainwestować w Malbork. Malbork to przyjazne miasto, dbające o swoich obywateli i o gości, zdeterminowane w stwarzaniu najlepszych i równych warunków dla wszystkich inwestorów. Oświata, kultura i sport to dziedziny, które, bez których nie można godnie i ciekawie żyć. To nauczyciele, wychowawcy, animatorzy kultury, artyści, trenerzy wpływają na rozwój człowieka, jego obywatelskie i społeczne postawy. Szczególnie bliskie są mi pewne sprawy tego środowiska i tego obszaru. Będę burmistrzem dbającym o dobrą politykę społeczną. Zadbam o poprawę usług świadczonych dla mieszkańców Malborka. Chcę, aby każdy z Państwa czuł się bezpieczny. Zwrócę szczególną uwagę na osoby starsze i ich problemy, na osoby niepełnosprawne i ich problemy. Wiem, że mogę liczyć na sumienną pracę urzędników miejskich. To ich wiedza, doświadczenie są szczególnie potrzebne w tym, jak pan burmistrz Kutkowski stwierdził, w ważnym okresie w pozyskiwaniu środków unijnych. Uczynię wszystko, aby zapewnić stałe wykształcanie i rozwój zawodowy tej grupy. Tylko razem z dobrze wykształconą grupą urzędników możemy rozwijać to miasto.
Serdecznie proszę lokalne media o wnikliwe opisywanie życia naszej społeczności. Sukcesy, trudne sprawy, kłopoty być powinny płaszczyzną naszej edukacji. Będę na bieżąco informował o pracy samorządu, zasada przejrzystości, otwartości i wzajemnego szacunku będą podstawą mojego działania. Dziękuję ustępującemu burmistrzowi Andrzejowi Rychowskiemu i jego ekipie za przeprowadzenie wielu inwestycji poprawiających funkcjonowanie miasta. Deklaruję, że wszystko, co przynosi wspólny pożytek dla mieszkańców, będę kontynuował i nie zepsuję tego, co dobre. Dopilnuję, aby środki budżetowe i unijne były właściwie wykorzystane. Zadbam, aby Malbork dalej piękniał i był coraz lepiej rozwijający się naszym wspólnym miejscem do mieszkania. Tak jak mówiłem w kampanii wyborczej, chcę, by w Malborku było mądrze, zdrowo, bezpiecznie i samorządnie. Raz jeszcze, z całego serca dziękuję Malborczykom za zaufanie. Razem budujmy lepszy Malbork. Wszystko, co chcę zrealizować, wymaga zespołu ludzi. Moją pierwszą decyzją personalną będzie powołanie zastępcy, będzie powołanie wiceburmistrza. Tak jak mówiłem w wywiadzie prasowym, to Państwo radni jesteście pierwszymi, którzy powinni się o mojej decyzji dowiedzieć. W dniu dzisiejszym informuję, że jutro powołam na stanowisko wiceburmistrza miasta Malborka pana Jana Tadeusza Wójta. O kolejnych posunięciach personalnych będziecie Państwo radni i mieszkańcy Malborka na bieżąco informowani. Serdecznie dziękuję za uwagę.